strzelanka. Na trzy. Jeden. Zajęty trzy sytuacje, ktoś odpowie trzy bramki. Na pewno to woliło. No na pewno to nie wyglądało tak, żeby... Nie wyglądała ta gra na pewno tak, jak ten wynik stracił. Myślę, że ten początek na to też zdecydował tyle, jak odczuł się. Co się stało w tym początku? Byliście przemotywowani, czy zabrakło tej motywacji? Myślę, że chyba przemotywowani byliśmy. Bo to raczej dopiero się tak po 10 minutach obudzić, a w szatni wyglądało to dobrze. Każdy był zmobilizowany, gotowy do gry. A widać, że jednak nie ma tego było za dużo. Oceniając mecz, naprawdę byliśmy drużyną słabszą i zagraliśmy. Nie tak jak sobie to zakładaliśmy przed meczem. Zagraliśmy zasłużenie. Ja jednak złości, szali, rozgoryczenie jest. Który był bardzo ważny. Można powiedzieć, że pierwsze 6 minut troszeczkę ustawiło to. To już koniec marzenia o mundialu, czy jeszcze liczycie, że uda się awansować? Ja myślę, że najpierw musimy się skupić na to, żeby wrócić na dobre tory, żeby znowu zacząć dobrze grać w piłkę. Wtedy wydaje mi się, że będziemy mogli liczyć na lepsze wyniki i być może będziemy mogli jeszcze w tej grupie coś wymyślić. To na koniec, co byście kibicom powiedzieli po takim meczu, bo wiele z nich wychodziło bardzo zawiedzionych. Ciężko tutaj teraz, z naszej strony nie ma argumentów. Jedyny argument, który możemy mieć, to po prostu pogadać dobrą grę na boisku. A dzisiaj ta gra nie wyglądała dobrze.